Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, ruszamy dalej. Ruszamy do starego obozu, jak pamiętacie. Mamy tutaj ścierwojada, także ja się za niego od razu zabieram. Dzieje, że jest to młody, tak? Bezimienny, co ty zrobiłeś? Wow, coś mi się bezimienny zaciął. Tak hardo, dobra. Jest, kolejny poziom! Dobrze jest, okej. Kurde. Wiecie co, jedna rzecz z actiona mnie drażni, czekajcie. Nie muszę to... O, dobra, to będzie chyba w porządku. Nie, bo wiecie co, chud actiona mnie drażni, bo on jest takim... Nie mogę go usadowić jakoś w tej grze, nie wiem, ciągle mi przeszkadza. Dobra. Więc tak, tam w ogóle jak widzicie mamy już most, który prowadzi do starego obozu. Ja bym się tu chciał rozejrzeć jeszcze chwilę, chociaż nie, no ja się boję do tego lasu wchodzić jak cholera, powiem wam szczerze. Nie wejdę tam, nie pójdę, boję się. Nie wejdę tam. Tylko, że o shit, tu mam ścierwojady, nie zauważyłem. Dobra, to czekajcie, ja sobie zrobię zapis. W ogóle nagrywam ten odcinek zaraz, znaczy nie tak zaraz, ale w ten sam dzień, w którym nagrywałem odcinek poprzedni. Więc jeśli napisaliście mi jakieś porady w komentarzach ewentualnie... Nie, panowie, nie. Nie bijcie tych ścierwojadów. Oj, 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 mamy problem. Chyba zginę. Cholera jasna. Dobra, wczytujemy, pierwszy zgon. No dobra, tu widzę, że mamy dwa ścierwojady te stare, więc może być problem z nimi. Jak to rozwiązać? Kurde, no bo oni się rzucą. Czekajcie, ja spróbuję jeszcze raz może. Nie wiem, co oni robią, ale dobra. Oddamy się. No, bezimienny, no bij mi! Ty dupo wołowa! Matko, czemu ty nie biłeś? Co za cieci jeden karmazynowy, no. Ja pierdzielę. Bezi, miałeś bić tego ścierwojada. Dobra, wiecie co? Nie, zlejmy to. Idziemy dalej. Wbiliśmy poziom, mnie to póki co zadowala. Na razie nie będę się pchał tutaj w jakieś cięższe walki. Odpuścimy sobie. Tam są krwiopijce, tam to już w ogóle byśmy zdechli na strzała. Także ja tam nawet się nie wybieram. Dobra, moi kochani, no przejdźmy przez ten most i ruszajmy do tego starego obozu, bo w sumie, no głównie, prawda, przydałoby się teraz po pierwsze rozdać punkty doświadczenia, które zdobyliśmy. Bo, moi drodzy, za każdy poziom zdobywamy 10 punktów doświadczenia. Możemy je wydać oczywiście w różnoraki sposób, kurde, a tu bym zawalczył, powiem wam. Czekajcie. Zróbmy sobie za... Niech będzie na tym samym slocie. Zapominam, że muszę enter klikać. Te kretoszczury zostawmy, zajmijmy się tym ścierwojadem. Dobra. Troszeczkę... Ja nawet nie używam bloku, powiem wam szczerze, bo ten blok działa jest tak bardzo... No nie jest tak do dupy. Że no, wiecie, nawet go nie używam, bo nie ma po prostu sensu. Dobra, wiem, że jem surowe mięso i normalnie byśmy się zatruli, byśmy umarli, ale nieważne. To jest Gothic, moi kochani, to jest Gothic. Ta gra się rządzi swoimi prawami. Zresztą, kurde, no w której grze RPG nie jedliśmy surowego mięsa, prawda? Dobra. Kamal 10, okej. Teraz tak. No chodź, kochaniutki, no. Podejdź. Come to me. No dawaj, no nie rycz, no tylko chodź. Dobra. Okej. No podejdź, dawaj. Dawaj, kretoszczurku, chodź. On się zaciął chyba. O matku, zginąłem. O si, dobra, jeszcze raz, czekajcie. Tutaj wczytujemy. Ja wiem, czasami to jest masakra jakaś, dobra. Jeszcze raz. Ja chcę koniecznie tutaj jeszcze wejść. Chciałbym zobaczyć, co tam jest. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Przez tą belkę nie przejdzie. Ała. No bez i bi! Ty tępy... Dobra, mam przewagę, że przez tą belkę oni nie przejdą. Ała. A jednak przejdą! Jednak przejdą! Kuźwa jego mać! No, nie radzę sobie. Coś sobie nie radzę ewidentnie, no. Ewidentli się coś. Coś mi nie wychodzi. Dobra, czekajcie. To inaczej. O, dobra, wiecie co? Nie, zostaw... Nie, dobra, zostawmy ich.
Zostawmy ich na razie. Jak mi nie idzie jakaś walka dłuższy czas, to zlejmy to po prostu i... Idźmy do starego obozu, bo tak jest nasze główne aktualnie zadanie, bo gdzie indziej tak nie mamy się udać. Nie ma gdzie tak naprawdę. Więc wejdźmy w końcu do tego cholernego obozu. A nie ja się biję z kretoszczurami, z którymi nie mam szans nawet, jak są we dwójkę. Dzień dobry. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Oczywiście, że nie. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właź. Właź, kurde. Co ty taki niemiły jesteś, ty karmazynie jeden. Dobra, nieważne, zlejmy go. Od razu też mówię, moi drodzy, bo nie wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, że postacie, które nie mają imienia nad głową, nie warto z nimi rozmawiać, po prostu. Także jak tu mamy zwykłego strażnika, to nie warto z nim gadać, bo on ma do powiedzenia dokładnie to samo, co cała reszta strażników. Więc to nie ma sensu po prostu. Tak samo cień przykładowo. No nie ma sensu z nimi gadać, bo oni nam nic ciekawego nie powiedzą. To tak samo, strażnik. Tu mamy Grima, to nie, może sobie zapiszę, zanim z nim pogadam. Zapiszę sobie, w ogóle zrobię sobie save'a na stary obóz, powiedzmy. Kamal 11, dobra. Pogadajmy. Dobry. Jestem tu nowy. Jestem tu nowy. Żółtodziób, co? Nazywam się Grim. Też jestem tu od niedawna. Wrzucili mnie niedługo przed tobą. Wsłuchajcie się w tą muzykę. Cudo. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Jeśli myślisz, że... Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. Lepiej się do tego nie myślisz. A jak wyglądał twój test zaufania? Tego nie mogę ci powiedzieć. O takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. No dobrze, no to Grimuś, dziękuję ci, mój kochaniutki, że sobie pogadaliśmy tutaj sympatycznie. Dobra, to co, moi kochani, udajmy się w końcu do Diego, co, który już się pewnie niecierpliwi. Za nami. Dzień dobry. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. No właśnie, bezimienny, co trzymaj to? Się. Trzymaj się. A ja przypadkiem u Diego nie mogę. Trzymaj jeszcze. Się. Dobra, no dobra, trzymaj się, już to... Dobra, trzymaj się. Trzymaj się razy dwa. Dobra. Tu mamy Torusa w ogóle. A czekajcie, ja mam jakiś dziennik na przykład? O, jest dziennik. Przyjęcie do starego obozu. Aby zostać przyjętym w poczet ludzi Gomeza, muszę najpierw porozmawiać z Torusem. Okej, pogadajmy w takim razie. O, coś mi grę zaciął. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Orzech ty ciulu jeden. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie?
Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. No ja oczywiście nie będę tutaj nikomu płacił, prawda? Ja w ogóle, moi drodzy, wam powiem, że zamierzam dołączyć do starego obozu. Ale oczywiście każdy z trzech obozów wam pokaże i sobie je zwiedzimy. O tym liście może nie mówmy. Dobra, powiedzmy, że chcemy pracować dla Gomeza. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Bo jestem zajebisty, co? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. Ależ Turusik, oczywiście. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Wiecie co, muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda zbroja Torusa na tym DirectX 11, naprawdę. Mimo tego, że gra ma 19 lat, to ten DirectX naprawdę dużo zrobił w tej grze i no, odmłodził, trzeba przyznać. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. A tam pierdzielisz, będziesz coś miał dla mnie na pewno. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Panie, spokojnie, ja nic nie spierdzielę, wszystko będzie cykwuch luksus. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Oczywiście. Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Okej. Czyli lepiej nie zadzierać z wami? Znaczy z magami? Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Luźna guma, Torusik, ogarniemy to. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Zajmę się tym. No dobra. Także z Torusikiem to tyle sobie pogadaliśmy, prawda? Także teraz ja myślę, że możemy wrócić do Diego i no, powiedzieć mu, co nam powiedział Torus. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu?
Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Okej. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Spokojnie, Diego, się ogarniam, gdzie się idzie do Rączki, ale to na razie Rączkę sobie odpuścimy. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Okay. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Dobra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. I właśnie o to mi chodziło. Dlatego właśnie się zdziwię, czemu z Diego nie mogę jeszcze o tym pogadać. Bo właśnie Diego nas może nauczyć siły i zręczności. Ja od razu mówię, że sobie zainwestuję 10 punktów w siłę, czyli te 10 punktów, które aktualnie posiadamy. No, żeby zadawać po prostu więcej obrażeń w walce wręcz. Także weźmy sobie plus 10 i to tyle. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Ile już razy tę kwestię słyszałem. Możemy też zapytać o opinię w obozie, ale nie ma to sensu. Z tego względu, że nawet jeszcze nie zaczęliśmy nic robić. Dobra, słuchajcie, to ja sobie zapiszę grę, bo boję się, że nie wiem, wykrzaczy mi się czy coś, więc... więc sobie... Nie, 23, jakie 23, 12. Boję się, że mi się wykrzaczy, więc sobie zapiszmy. I Diego mówił, że mi się po zewnętrznym pierścieniu przeszedł, tak? No dobra, to chodźmy po zewnętrznym, tak jak on zasugerował. Chociaż ja bym wolał po wewnętrznym najpierw się przejść, szczerze mówiąc, no ale dobra. Tu nie było zupełnie nic ciekawego z tego, co pamiętam. Dobra, możemy iść tutaj. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Jak widzicie, frajer próbuje wyłudzić od nas haracz, no ale... No, grozisz mi? Takiego wała. Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Pomoc? Ja sobie sam umiem poradzić, gościu, jestem bezimienny, ty do mnie... Co ty do mnie gadasz? To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję.
Pożałujesz, ty pożałujesz, gościu. Jak widzicie, haracz kosztuje 10 bryłek, nawet tyle nie mamy. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. To jest też takie śmiechowe, ja zaraz pokażę, jak mamy tych bryłek. Mamy chyba aż jedną. Mamy dwie bryłki. Ale spokojnie, to się z czasem zmieni. Tu mamy Baltarana. Dobra, walnę sobie save'a. Po tym Bladwinie niech będzie na osobnym slocie. Z tego co pamiętam, jedna nieprzyjemna rzecz nam się przydarzy po tym, jak pogadamy z Bladwinem o tym haraczu, ale to nieważne, nie będę mówić ludziom, którzy nie wiedzą. Denerwują mnie przycinki, ale to jest nowina Gothica, która jest po prostu starą grą. No. Halo, Balu! Przestań jarać tego Blanta, tylko pogadaj ze mną! Halo! O, zagadał w końcu. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaran z Bractwa Śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego. Lepiej się do tego nie mieszać. Kim jest Śniący? Śniący będzie naszym wyzwolicielem. 5 lat temu ujawnił się nam przez Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Od tej chwili wyrzekliśmy się 3 bogów, co i tobie radzę. Bogowie przyglądali się bezczynnie, gdy byliśmy skazywani na dożywotnią katorgę w tym więzieniu. Ale Śniący wskaże nam drogę do wolności. Jak mogę dotrzeć do obozu Bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. No kurde, jaki bogacz. Opowiedz mi o naukach Śniącego. Śniący jest niezwykle potężny. Może nawet potężniejszy od Innosa, Boga Światła. Zjednoczył się z nami duchowo, ale jego moc jest wciąż ograniczona. Był uśpiony przez 1000 lat, ale moment jego wielkiego przebudzenia jest już bardzo bliski. Wybrał nas na świadków swojego nadejścia i kazał nam szerzyć jego słowa w całej kolonii. Zatem słuchaj. Każdy, kto stanie po jego stronie, zostanie zbawiony, ale ci, którzy się mu sprzeciwią, poniosą surową karę. Ale Śniący jest miłosierny i wszystkim wątpiącym przysyła znak swojej potęgi. Okej, w ogóle tutaj mam jeszcze w ramach ciekawostki, powiem, że są 3 bóstwa w uniwersum Gothica. Jest Innos, Bóg Światła, Adanos, Bóg Wody i Beliar, Bóg Ciemności. To tak, chciałem wam powiedzieć. W jaki sposób tylko wasz Bóg udowodnił swoją potęgę? Przemawiając do nas za pośrednictwem wizji. Kto raz usłyszy jego głos, już nigdy nie zbłądzi na ścieżkę zła. Zażyj rosnące na bagnach ziele, a zbliżysz się do Śniącego i będziesz mógł usłyszeć jego słowa. Niektórym wybrańcom zdarzyło się go nawet zobaczyć. Rozumiem. Ale trzeba przyznać, zarąbista religia, co nie? Zarąbiste wyznanie, że wiecie, jaracie Blanty i widzicie Śniącego, nie? I po prostu ktoś się zjarał i wymyślił Śniącego. Mówię o Iberionie, tym, o którym wspomniał ten bal. Śmiechowo, nie? Jak będzie wyglądać ta droga do wolności? Przygotowujemy się do wielkiego przyzwania, w którym wszyscy nowicjusze zjednoczą swoje duchowe siły. W trakcie rytuału Śniący ujawni nam świętą drogę do wolności. Okej. Wybaczcie, ale no cóż, no, jakiś, nie wiem, jakaś ścina nastąpiła. Dobra, z nim o zamku nie będziemy gadać. O nie, pada deszczyk. Podoba mi się to. Wybaczcie za tą ścinę przed chwilą, nie wiem, czym ona była spowodowana. W ogóle, powiem wam tak, z klatkami na sekundę w Gothicu jest tak ogromny problem, nie, że to jest masakra. Jak macie, nie wiem, RTX-a w kompie, to i tak za wiele wam to nie da. Dobrze, to ja sobie tu zapiszę i pogadajmy z Grahamem, bo to jest właśnie ten kartograf. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham, rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? No sorry, wybaczcie, że go nie widzimy, no ale... Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy, jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy.
Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Ty słuchaj, śmieciu. Nie denerwuj mnie, daj mi tę mapę. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. No i widzisz, nie można było tak od razu mordeczką. No nie wiem, tak od razu, wow. No trochę no brzydko to wygląda. Ale czemu się tak w ogóle... W Gothicu był deszcz? Ja nie pamiętam. Ja nie pobrałem jakiegoś moda przypadkiem? Nie wiem. Nie wiem, ale dziwne przycinki mi się robią. No dobra, O, tu mamy złego. Zły to jest ważna postać, moi kochani. Pogadajmy z nim sobie. Zapiszmy sobie. Dobra, let's talk. Talk. Jesteś tu nowy, co? Mhm. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. No, jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Jaką masz robotę? Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. Powiadasz? Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Okej, ja szczerze mówiąc no pamiętam, gdzie jest Nek, no ale nie będę wam oczywiście tego mówić, tego się z czasem wszystkiego dowiemy. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie idę do chaty Diego, żeby się przespać, bo ten deszcz mnie denerwuje, bo powoduje lagi. Tak, wiem, to jest śmieszne, gra, która ma 19 lat, powoduje lagi, no. Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? No co, a jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? Wiedziałem, że będą kłopoty. To nie dla mnie. Poszukaj sobie kogoś innego. Z takim podejściem długo tu miejsca nie zagrzejesz. Daj mi znać, gdybyś zmienił zdanie. Nie powinieneś... W ogóle, moi kochani, popatrzcie na efekt tego deszczu, jak bezimienny jest realistyczny, no mokry. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale... Ale serio, kurde. Ja jestem pod wrażeniem tego DirectX-a, naprawdę. A ja chyba wiem, czemu mi tak grę zacina. No, wiem, dobra. Będę musiał to ogarnąć na przyszły odcinek. Już wiem, czemu mi tak zacina grę. I naprawdę ta gra wygląda super z tym DirectX-em, mega mi się podoba. Pamiętam, ja nie miałem okazji zagrać z tym DirectX-em wcześniej. Dobra, to przejdziemy się jeszcze tam obok złego i tam zakończymy odcinek, żebym ja pamiętał, gdzie skończyliśmy właśnie. Że już ze złym gadaliśmy. Dobra, ale już właśnie wiem chyba, czemu mi tą grę zacina, dobra. Okej, okay, także myślę, że w tym momencie zakończymy. Ja sobie zapiszę jeszcze tutaj. A niech będzie na tym slocie. No i cóż, moi kochani, no tu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, mimo jakiś dziwny ścin pod koniec. Ale wiem, o co chodzi, także spokojnie, ja to załatwię na przyszły odcinek. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i cóż, no widzimy się jutro w następnym odcinku z Gothica, gdzie to dalej będziemy eksplorować.